Witaj. Czy możesz mi pomóc? Witaj. Jak mogę ci pomóc? Muszę przejść. Chcesz przejść przez strumień? Czego próbowałeś do tej pory? Próbowałem przepłynąć. Widziałem kiedyś przepływającą rybę. Próbowałeś być rybą? Co jeszcze? Próbowałem przeskoczyć. Widziałem ptaka przelatującego nad strumieniem. Próbowałeś być ptakiem? Co jeszcze? Widziałem kiedyś bobra, jak budował tamy. Pomyślałem, że może to zadziała. Próbowałeś być bobrem? Czy mógłbyś podejść do strumienia? Co widzisz? No, nie wiem. Wodę. I moje odbicie. Doskonale. A co widzisz w tym odbiciu? Czy to jest ryba? Nie, nie jest. Czy to jest ptak? Nie. Czy to jest bóbr? Nie, nie jest. Więc kto tam jest? Tam jest lis. Więc byłeś lisem, próbującym zachować się jak inni. Inni z łatwością wykonują to, co ja chcę zrobić. Więc lis nie może tego zrobić? Nie. Musi być jakiś sposób. Czy widzisz tutaj rozwiązanie? Owszem, widzę. Więc powiedz mi. Bądź lisem, mój przyjacielu. Ja jestem lisem. Więc zachowuj się jak on. Co zrobiłby lis? Nie wiem. Lisy nie potrafią przeprawiać się przez strumień. A jakie są twoje umiejętności? Lisy są inteligentne, obserwują i adaptują się. Świetnie. Więc teraz pokaż mi, jak je stosujesz. Czekaj, spójrz. Strumień płycieje. I co z tego? Jeśli zaczekam 2 godziny... Udało mi się! Dziękuję! Jesteś lisem. Dobra robota, przyjacielu.